Jest poniedziałek, 2 listopada. Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Na początku tej modlitwy poproś Ducha Świętego o łaskę otwartości na Słowo Boga. Postaraj się przygotować swoje serce na spotkanie z nadzieją, którą ono nas karmi. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza. Było już około godziny 6:00 i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 9:00. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. W pierwszy dzień tygodnia niewiasty poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu został odsunięty, a skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężów w lśniących szatach. Przestraszone pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj, zmartwychwstał. Na początku mrok ogarnął całą ziemię. Taka wszechogarniająca ciemność może dopaść również nas, gdy przygniata nas cierpienie. Trudno nam wtedy dostrzec coś innego niż pustkę. Opowiedz teraz Bogu o tym, co cię przytłacza i sprawia, że dookoła dostrzegasz ciemność. Jak Bóg odpowiada na wypowiadane przez ciebie słowa? Mrok i śmierć nie mają ostatniego zdania. Chrystus zmartwychwstał. A jak powiedział kiedyś ksiądz Tischner, odkąd Jezus pokonał śmierć, żaden optymizm nie jest w Kościele przesadą. Nasza nadzieja, radość i życie
mają swoje źródło właśnie w zmartwychwstaniu. Jak często karmisz się nadzieją płynącą ze zmartwychwstania? Jak radość płynąca z faktu zwycięstwa Jezusa nad śmiercią przejawia się w Twojej codzienności? Za chwilę ponownie wysłuchasz fragmentu Ewangelii. Spróbuj spotkać się z mężami w lśniących szatach, ze zwiastunami zmartwychwstania. Otwórz swoje serce na radość płynącą z nowiny, którą przekazują. Było już około godziny 6:00 i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 9:00. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. W pierwszy dzień tygodnia niewiasty poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu został odsunięty, a skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężów w lśniących szatach. Przestraszone pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj, zmartwychwstał. Panie Jezu, proszę Cię, aby trudy codzienności i cierpienia, które czasem mnie spotykają, nie odebrały mi nadziei, że Ty jesteś. Daj mi odczuć Twoją obecność i miłość oraz naucz mnie, jak dzielić się płynącą z tego radością z innymi ludźmi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.